Hej, dzień dobry. Ja jestem w trakcie przygotowywania makijażu. W tym momencie mam już delikatnie nałożoną bazę. Natomiast dzisiaj przetestujemy sobie mnóstwo kosmetyków od Eveline. Jakiś czas temu przyszły do mnie fantastyczne paczki na święta. Zatem spróbujemy tych nowości. Mam też tutaj takie produkty mokre do konturowania, więc dobrze, że buzi nie przypudrowałam, bo miałam za chwilę sięgnąć po puder, a przypomniało mi się, teraz patrzę właśnie na to pudełko, że mamy tutaj produkty do konturowania. Jeśli chodzi o bazę, to nałożyłam sobie tutaj wcześniej Wonder Match. To jest serum primer od Eveline 3 w 1. I jest to serum baza, która przygotowuje skórę pod makijaż. Ma właściwości pielęgnujące, delikatnie skóra się świeci, jest taka rozświetlona, ale czuć też to nawilżenie, więc ma działanie pielęgnujące, jest to bardzo ładne. Natomiast czy ma właściwości wygładzające, tego jakoś specjalnie nie zauważyłam, nie jest to baza silikonowa, jest to bardziej krem. No i mamy tutaj ochronę SPF 20. Natomiast na usta nałożyłam balsam nawilżający i też odżywczy, coś takiego. Teoretycznie on ma w sobie odrobinę koloru, ale na ustach zachowuje się transparentnie i faktycznie ma fajne właściwości nawilżające, jest bardzo przyjemny, usta się błyszczą, także bardzo mi się to podoba. Z tej serii jest również maseczka do ust, tego jeszcze nie testowałam, to sobie zostawię w stoliku nocnym obok łóżka i wieczorami będę nakładać to na usta. Natomiast otworzę opakowanie, zobaczę jak to wygląda. Mamy słoiczek i też mamy tutaj taki brązowy krem. Natomiast po rozsmarowaniu, o, on jest gęsty, to jest bardziej taka gęsta receptura, ale tak jak widzicie, on jest dosyć taki transparentny. I teraz przejdźmy sobie do konturowania i tutaj mamy dwa mokre produkty. I mamy tak, odcień 01, który wygląda w ten sposób. I odcień 02. 02 jest, widzę, chłodniejszy, ten jest cieplejszy, więc użyję tego cieplejszego odcienia. Teoretycznie można to zrobić gąbeczką, ale ja zrobię to pędzlem, będzie bardziej precyzyjnie. No, chyba za dużo nałożyłam nawet teraz na pędzel. Dobra, to przejdę sobie tutaj już do rozcierania, rozprowadzę to. Najwyżej tutaj poprawię gąbeczką. Ale kolor będzie ładny, natomiast chyba na razie tak za dużo nałożyłam, ale to się porozciera za chwilę. No bo ja rozprowadzę to na czole. Ale przyjemna kremowa konsystencja i wyraźnie zostawia kolor, więc nic się tutaj nie zlewa w jedną plamę ze skórą, tylko no jest konkret. Ten odcień, tak, ten odcień mi się podoba, bo nie jest, on też ma odrobinę takich chłodnych tonów, nie jest tak mocno ciepły. Natomiast jeśli chodzi o podkład, to dzisiaj była mieszanka L'Oreal, to jest Infallible 24 Hours Fresh Wear. I ten podkład bardzo lubię, bo on ma rzadką i lekką konsystencję, a jednocześnie jest kryjący i wygładzający i robi photoshopa na buzi. I to jest super. Wymieszałam go z Eveline Better Perfect i to są w sumie podkłady, które już mi się kończą. I zrobiłam sobie zapas ulubionego podkładu od Elever. Zakupiłam zarówno Ivory, odcień, Scent oraz chyba porcelanowy, trzy różne odcienie i w sumie to już jest taki zapas na lato. To jest mój ulubiony podkład, więc do niego wracam, bo właśnie teraz zużywam resztki innych podkładów, które gdzieś tam mi zostały. I w ogóle plany na dziś jest taki, żeby poukładać kosmetyki w szufladach, posegregować, pozbyć się tego, co jest zbędne, co jest zużyte, albo jest na końcówce.
Więc dzisiaj będzie taki dzień typowo organizacyjny. No i dobra, słuchajcie, bardzo mi się podoba ten odcień. Chyba udało mi się to rozblendować i to już nie wygląda tak intensywnie. Jest ładnie, kolor naprawdę super. Więc tak to w tym momencie zostawiam. Dobra, tutaj mamy coś takiego jak Cheek and Lip, czyli taki balsam, produkt koloryzujący, który można założyć zarówno na policzki, jak i na usta. Do tej pory używałam tego produktu wyłącznie na usta i zachowuje się świetnie. Są to bardzo ładne kolory, lekko różowe, koralowe, czy coś takiego. Przyjemne, ładne kolory i tak spróbuję chyba zaryzykować, bo skoro już mam kremowe produkty na buzi i całkiem nieźle idzie i ta skóra jest taka rozświetlona i świeża, to myślę, że spróbuję też nałożyć róż w postaci kremu. I bardzo podoba mi się odcień, ten jest taki bardziej kolorowy, korelowy 01. Więc nałożę takie małe kropeczki. O, w ten sposób. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Czy nie przesadziłam z kolorem? No, chyba za dużo. Dobra, gąbeczka ładnie zneutralizowała wszystko, więc to już nie wygląda tak intensywnie. I jest ok, kolor został na policzku, więc jest ładnie. I teraz, teraz myślę, że możemy przejść do utrwalenia tego. Mamy tutaj genialny puder, który już znam z serii Varieté, więc to sobie ze swobodą tutaj, słuchajcie, wykorzystam do utrwalenia całego makijażu. Puder jest niesamowicie delikatny, ma jakby lekko takie różowe zabarwienie, ale na skórze zachowuje się zupełnie transparentnie. Jest bardzo lekki i nie przesusza skóry. Dla mnie idealnie nadaje się pod oko, ale też do utrwalenia całej buzi. No i też ma właściwości wygładzające. Jest niezwykle przyjemny i nie czuć tutaj takiego ściągnięcia skóry i przesuszenia. Jest naprawdę super delikatny. Mamy jeszcze tutaj takie paletki do konturowania Wonder Match. I tak, tutaj mamy 02. Tutaj i 02 jest chyba cieplejsza, a tutaj mamy 01. I ta jest chłodniejsza. Sprawdzę, jak wyglądają tutaj rozświetlacze, bo zapowiadają się całkiem nieźle. I chciałabym... Okej, tutaj mamy jeden rozświetlacz i ten ma taki ładny, beżowy odcień. I to jest ta wersja cieplejsza 02. To mi się podoba. Natomiast tutaj 01 rozświetlacz... W sumie podobny, też jest bardzo ładny, też jest ciepły. Jest chyba bardziej złoty. Dobra, skorzystam z paletki 01, czyli jednak tej chłodniejszej, bo tutaj ten rozświetlacz jest bardziej złoty i jest jaśniejszy, więc też nie chcę sobie zrobić plamy na skórze. Więc spróbujmy wersji 01, ale też zanim jeszcze przejdziemy do rozświetlacza, to chcę spróbować użyć tutaj tego bronzera i jeszcze trochę podkreślić policzek od spodu. Właśnie tym produktem, przy okazji też utrwalić bronzer suchym produktem na policzku. I tutaj też weźmy sobie rozświetlacz z tej paletki 01. Dobrze, brwi mamy załatwione już poza kamerą, chociaż to była kredka Micro Precise Brow Pencil, również od Eveline.
I to jest odcień dark brown. Szczoteczką na sam koniec wszystko sobie rozblendowałam. Potem od spodu delikatnie wyczyściłam korektorem. I teraz możemy przejść do palety cieni. I to jest paletka, której używam chyba też już bardzo długo, od ponad roku. I to też jest Eveline. I to jest Look Up. Nie wiem, nawet słuchajcie, tutaj napisy mam starte, ale to jest wersja But Why Not i ona jest super neutralna. I tutaj mam już dęko dwóch cieni moich ulubionych, po które sięgam najczęściej. Bardzo Wam polecam tę paletę, bo jest świetnej jakości, idealna na co dzień, super kompaktowa, mało miejsca zajmuje, więc również gdzieś tam na podróż. Natomiast tutaj nie ma zbyt wielu błyszczących cieni, w większości są matowe, są błyszczące, ale ja z nich w ogóle nie korzystam. Natomiast mamy tutaj jedną błyskotkę, którą bardzo chciałabym wykorzystać w dzisiejszym makijażu i to jest Choco Glamour Eyeshadow odcień 01 Moon Sparkle i to jest taki cień, który często ostatnio przewija się na Instagramie, mnóstwo osób go wykorzystuje, więc zobaczymy, jak to wygląda na oku. Myślę, że to już będzie taki bardziej sylwestrowy, błyszczący makijaż, więc sprawdzimy za chwilę, natomiast zanim to zrobię, natomiast najpierw nałożę matowe cienie na ruchomej powiece w załamaniu oraz tutaj powyżej załamania. Widzicie, jak się ładnie blenduje? Kilka ruchów i cień już jest nałożony bez żadnego problemu. Jakość tych cieni jest naprawdę powalająca i bardzo przyjemna w pracy. Okej. Dobra, ale potrzebuję jeszcze podkreślić kredką linię wodną. Ja bez tego to ani róż. I tak, mamy tutaj, z reguły robiłam to moją ulubioną kredką z My Secret, ale też będę musiała złożyć zamówienie i zakupy chyba online. Ale i tak będę musiała się przejechać do Pestki, a tam jest drogeria Natura i może tam stacjonarnie dorwę, bo bardzo tę kredkę z My Secret beżową do oka lubiłam. Natomiast tutaj mam Vibo kredka, którą wypuściła Katosu, to jest we współpracy z Katosu. I tę kredkę nakładam na linię wodną oka. Więc dobrze, kredki mamy nałożone, beżowa na dolną linię wodną, a tutaj mam taką ciemniejszą, również od Eveline i tutaj mamy gel eyeliner. To jest kredka, której używam już od jakiegoś czasu, to jest odcień Black na górną linię wodną, po to, żeby zagęścić rzęsy i żeby też to oko było bardziej podkreślone, bardziej wyraźne. No i teraz na sam koniec... Teraz spróbuję nałożyć ten cień na ruchomą powiekę, ale spróbuję to zrobić pędzlem. Zobaczymy, jak to się transferuje. Może sprawdzimy na palcu, czyli to jest taki metaliczny odcień. Metalik, ale ładne. Ale to się błyszczy. Dobra. Widzę, że na pędzel też się bardzo ładnie transferuje. Zobaczcie. Więc myślę, że spokojnie będę mogła to wcisnąć na powiekę, o tu. No jest mocno błyszczące, zdecydowanie. Ale też zwracam uwagę, że jest drobinkowe, więc jeśli nie możecie używać takich cieni, to może lepiej nie, bo jest tutaj sporo drobno zmielonych drobinek, które dają piękny połysk i blask na oku. No dla mnie to jest taki cień typowo sylwestrowy. Na co dzień niekoniecznie jest zbyt mocno błyszczący, wręcz zachowuje się też jak taki brokat. Mocny, mocny błysk. Te drobinki trochę opadają na dolną powiekę. Tusz, jakiego użyję, to jest Eveline Varieté. Lashes Show Full Volume. Ale jest mokry bardzo ten tusz i tak nie do końca mi podchodzi. Ja zdecydowanie wolę tusze, które są trochę już takie zużyte, szczerze mówiąc, wyschnięte. Jakoś tak lepiej mi się maluje. Na usta nałożymy
pomadkę winylową. Tych winylowych chyba nigdy nie miałam na ustach, to jest Choco Glamour. Od tego zacznę, a później na sam koniec obrysuję wszystko konturówką. I to jest też chyba nowy odcień dla mnie, to jest trójeczka. Dosyć taki ciemny, ciemny, różowy, zgaszony odcień, więc myślę, że tutaj z tym odcieniem 01 pomadką winylową będzie pasowało. Okej. Dobry pigment i ładny kolor. Błyszczyk z mocnym, dobrym pigmentem. Słuchajcie, więc tak wygląda skończony makijaż. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Jeśli szukacie efektownego cienia na wyjątkowe okazje, na jakieś wieczory, czegoś mocno błyszczącego, no to to jest petarda. Pięknie to wygląda, natomiast to raczej nie jest nic na co dzień, bo to jest bardzo błyszczące, bardzo drobinkowe i wręcz takie nachalne. Ale na jakieś imprezy, no to jest świetna sprawa, bardzo mi się podoba. Dawno nie miałam tak błyszczących oczu, bo z reguły na co dzień używam wyłącznie matowych. I bardzo mi się też podoba ta pomadka winylowa, bo właściwie to jest taki nawilżający i odżywczy błyszczyk z dobrym, mocnym pigmentem. Bardzo podoba mi się odcień. No i wydaje się, że to może być jeden z tych produktów bardziej trwałych, pomimo tego, że jest to formuła taka nawilżająca i błyszcząca. Całość makijażu mi się podoba. Mam wrażenie, że też dzięki tej bazie skóra jest bardziej nawilżona, jest taka odżywcza, jest bardziej promienna i jest błyszcząca. I też to, powiem Wam, zauważam, także mega mi się to podoba. No i genialnym produktem jest też puder. Puder Varieté, który jest niesamowicie delikatny i nie wysuszający skóry. One nie ma właściwości matujących, więc raczej dla osób, które mają cerę suchą, przesuszoną i taką poszarzałą, dlatego że ten produkt pięknie rozświetla, a jednocześnie też wygładza strukturę skóry i nadaje się zarówno pod oko, jak i na całą twarz. Przynajmniej dla mnie ten puder jest jednym z lepszych produktów. Także dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba i do zobaczenia. It's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, honey, I got what you need. Back under the night sky, I want.